Już od rana w parku czy nad jeziorem Płotki można było spotkać spacerowiczów. Wielu też nie rozumiało wprowadzonego wcześniej zakazu. Przecież to nikomu nie przeszkadzało, zwierząt się nie zaraży, nikogo też nie, ludzi nie ma po lasach, więc najwyższy czas, żeby z tym skończyć, z tą głupotą. Ten z zakazów wzbudzał najwięcej kontrowersji wśród ludzi. I nie trudno się dziwić, podkreślają psychologowie. Traciliśmy poczucie wolności. W tej chwili pojawiło się zniesienie jednego ograniczenia. Być może jest to dość złudne, ale jednak poczucie, że odzyskujemy kontrolę nad naszym życiem. I to chyba daje taką radość, czasami euforię. Szczególnie dla rodzin z dziećmi czy osób mieszkających w bloku w mieście. Zniesienie tego ograniczenia ma duże znaczenie. Bardzo się cieszę, że w końcu mogliśmy wyjść po takim dłuższym czasie, bo tak naprawdę wychodziliśmy co 3, co 4 dni. Bo wiadomo, bałam się o dziecko. Dzieciak w domu nie może wytrzymać. Cały czas biega z pokoju do pokoju, a tutaj przynajmniej trochę pochodzi sobie. O wiele lepiej, można odetchnąć trochę, wyjść z domu, no zupełnie inaczej. Bo i śpiew ptaków, i kwitnące łąki, no i przestrzeń. Dla wielu osób kontakt z naturą miał kojący wpływ choćby na samopoczucie. Przyroda też odetchnęła bez nas, ludzi. Przyroda odżyła, jak ludzie się nie kręcą. To widać. Coraz więcej zwierząt jest coraz bliżej nas i nie boją się ludzi. To jest nieprawdopodobne. Warto jednak pamiętać o wciąż obowiązujących ograniczeniach. Leśnicy przypominają, aby się nie grupować i nie korzystać z miejsc piknikowych. Idąc do lasu, należy pamiętać, że na parkingach i w miejscach postoju pojazdu należy mieć założoną maseczkę, która zakrywa usta i nos. Jednak kiedy już pójdziemy dalej w las, maseczkę można zdjąć i swobodnie korzystać ze świeżego powietrza. W lasach jest wciąż bardzo sucho i o pożar nie trudno, więc leśnicy jeszcze raz proszą o rozsądek każdego, kto będzie chciał swobodnie korzystać ze świeżego powietrza.